Witam wszystkich. Niedawno kupiłam sobie kilka rzeczy. Tutaj mamy strugaczkę Faber Castell, taka powiedzmy obrotna, nawet fajna, bo ostatnio mi się stępiła, niestety. To jest Touch, jeden z kolorów brązu, to jest BR112. No, brakowało mi takich jaśniejszych odcieni właśnie brązu, to sobie dokupiłam. Następnie cienkopis z firmy Micron 01, powiedzmy. No i to jest taki cieniutki. Nie pamiętam, czy to jest wodny, czy nie. Następnie blok Simulcanson, to jest do szkicu. 120 gram i 50 kartek. No bo będę teraz szkicować pana na zamówienie, no to trzeba sobie kupić w końcu jakiś porządny blok. Następnie teraz Faber-Castell, 60 kolorów polichromos. No i to są takie bardzo fajne kredki. Chyba takie... Jedna z najlepszych na świecie. Dobra. No to kasetka jest taka plastikowa. No to jest taki miłosik, ale wiadomo. Dezing tych kredek to jest taki zwyczajny. Jak dla mnie... Taki zwyczajny, bardzo fajny. Złote napisy. I tutaj zaczynamy właśnie. Zaczynam rysować pewną osobę. To jest wokalistka z Nightwisha. Bardzo ją lubię. Oni wykonują taką muzykę symfoniczny metal. Wokalistka ta ma na imię Flor Jansen. No dobrze wymówiłam. Ona urodziła się 21 lutego 1981. To jest holenderska wokalistka i nauczycielka śpiewu w holenderskiej szkole. Znana głównie z występów z After, Forever i Ereon. To jest jedna z niewielu wokalistek na świecie, która potrafi śpiewać wysokie, operowe partie, jak i Death Groove. Na serio, ona jest taka superaśna, uwielbiam. Ten album, który jest teraz puszczany przeze mnie, to jest Nightwish Shudder Before the Beautiful. Jeden z moich ulubionych utworów właśnie jest Shudder Before the Beautiful z tego albumu. Serio, zakochałam się w tym albumie. Teraz właśnie przyjeżdżają do Polski, chyba listopad albo październik. Nie jestem, to znaczy mogę pomylić daty, bo jest też koncert Whip Temptation i też może pojadę, ale nie jestem pewna. Ale na Nightwish muszę jechać. Jeszcze nowa płyta to w ogóle teraz wyjdzie. Muszę być. Też jest superaśna muzyka Elan albo Up and Glow. Też jest piękny utwór. A tak jak jeszcze z innych albumów, to na przykład Nemo. No i chyba tyle. A tak ze starych wersji z Nightwish to nawet jest The Escapes. Ja śpiewałam, pamiętam, jak na koncercie, nie na koncercie, na konkursie śpiewałam właśnie Nightwish The Escapes. To była jeszcze wtedy stara wokalistka. No i zajęłam wtedy chyba drugie miejsce z całego gimnazjum chyba z mojego miasta. To bardzo dużo właśnie ludziów tam było i w ogóle gimnazjalistów, tego typu rzeczy. No i było przyjemnie, ja nawet się zdziwiłam, że drugie miejsce zajęłam, ponieważ kurna, wszyscy śpiewają jakieś popy, hip-hopy czy coś tam, nie znam tak zbytnio, ale na przykład same Margaret śpiewały dziewczyny. A ja tak nagle wyszłam na scenę, taka zesztywniała, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. Tak naprawdę, bo wszyscy, też nawet disco polo było, a ja tak, kurna, symfoniczny metal. I tak śpiewam.
ja się boję, i tak myślę, ja na pewno będę miała jakieś 10. miejsce albo coś, a tu patrzę, wołają mnie 2. miejsce, to ja się praktycznie popłakałam. Jeszcze później nauczycielka jedna, nie znałam jej zbytnio, ale ona też słucha Nightwish i tak po prostu: hej, wiesz co, ja też słucham Nightwish, tak do mnie nauczycielka jakaś z angielskiego, i po prostu wow, no serio, i tak ja pitole. Byłam taka zachwycona tym 2. miejscem, że po prostu jeszcze słuchali mnie ludzie. Jeszcze tam ksiądz był, to po prostu przeżegnał się wtedy, pamiętam. Jak wcześniej mówiłam, Faber-Castell Polychromos to jeden z najlepszych na świecie firmy, no kredki po prostu, jeden z najlepszych na świecie. Ja kupiłam sobie 60 sztuk. Są jeszcze większe zestawy, na przykład 120, to znaczy 120 jest największy, ja mam ten troszeczkę mniejszy, 60, ale też fajne kolory, tylko muszę sobie jeszcze dokupić kolory skóry w plastycznym sklepie u siebie. Choć wiem, że troszeczkę 2 zł więcej będzie kosztować niż na innych sklepach plastycznych, normalnie na internecie. Ale powiem tak, te kredki są super raśne, miękkie, przy tym dobrze się blendują i pigmentacja jest przepiękna. Ja tylko zazwyczaj na tym rysunku używałam czerwieni, bo takie było zdjęcie i używałam. No i pomarańczu troszeczkę, to mało. Tam troszeczkę jest fioletu. Nie no, bardzo ładnie się blendują. Tak pięknie przechodzą przez siebie kolory. No po prostu cud, malina. Podczas mojego rysowania możecie troszeczkę się nudzić, więc troszeczkę tam opowiem o tym moim zespole Nightwish. Nightwish to fińska grupa założona w roku 1996. Styl grupy wyróżniał szyński wokal w postaci operowego głosu Tarji Turunen. 6 pierwszych albumów to było, a następnie Anette Olzon. Albumy 7 i 8. Od 2013 wokalistką zespołu jest Holenderka Floor Jensen. Jensen. Tak, to teraz to, co teraz rysuję. Muzyka grupy składa się z połączenia gitarowych riffów z orkiestracjami.
Nawet nie umiem tego wymawiać, ale daj rady. Początkowo tworzonymi za pomocą instrumentów klawiszowych od albumu Can't You Chill z 2002 roku przez orkiestrę symfoniczną. Od wielu lat integralnym elementem stylu zespołu są także różnorodne chóry oraz okazjonalne instrumentarium folkowe. Lider grupy to Tuomas Holopainen. Określa gatunek zespołu jako metal symfoniczny. Jest on też autorem większości poetyckich tekstów i kompozycji. Obecny skład zespołu to Tuomas Holopainen. To są instrumenty klawiszowe, wokal wspierający od 1996 roku, więc od samego początku, więc fajnie. Enno Vuorinen, gitara elektryczna, też od samego początku założenia grupy. Jukka Nevelinen, perkusja, to jest od 1997 roku, no już rok po założeniu. Marko Hietala, gitara basowa, wokal prowadzący, wokal wspierający od roku 2001. Teraz Flor Jensen, wokal prowadzący od 2013. I Troy Donoclay, Fled Dudy, od gościnnie oczywiście, to był wcześniej od 2007 do 2013, a teraz jest normalnie od 2013 roku. Gdy robiłam szkic, to posługiwałam się takiego, jakby brałam ołówek i tak patrzyłam jednym okiem, ile to trzeba zmierzyć do twarzy itp. Niestety brew jedna po mojej prawej stronie troszeczkę nie wyszła dobrze, bo troszeczkę za wysoko powiedzmy i troszeczkę tak nos tak zepsułam sprawę. A tak nawet spoko. Później będzie wielka trudność z łańcuszkami na szyi. Niestety musiałam wybrać sobie jakieś trudne zdjęcie do narysowania. Już więcej nie będę brała jakichś trudnych takich
zdjęć, żeby narysować typu łańcuszki, albo nie, to nie dla mnie. Taka mordęga wtedy była i wtedy właśnie wyłączy mi się aparat. Tak, wiem, mój aparat jest beznadziejny. Muszę sobie po prostu jakiś załatwić. Nowy. Wtedy po prostu centralnie mi się wyłączyła kamerka. Jestem taka biedna. To mój drugi albo i trzeci rysunek taki kredkami. Bo na przykład rysowałam Wiedźmina, Bambino i innymi sobie rysowałam. Albo youtubera jednego, Markiplier. Też był taki z Bambino. I chyba z Kohinor robiłam też. Ale tak to
taki bardziej taki profesjonalny, to jest właśnie ten, bo Faber-Castell, Polychromos. No i dla początkujących polecam właśnie te kredki. Nie Bambino, nie jakieś inne za 20 zł czy za 100, tylko kupcie sobie już porządne i nauczcie się nimi i od razu kupić sobie większy zestaw i rysować. Bo tak tanie kredki albo nie wiem, jakieś beznadziejne kupić i nim rysować, no to jest lipa. Lepiej sobie wydać na porządne kredki i nimi rysować, po prostu. No ja nie jestem profesjonalna, dopiero zaczynam rysować takie rzeczy. Takie fotorealizm, powiedzmy, czy jakoś tak się nazywa. Zazwyczaj byłam... Bardziej to ja używałam farb i promarkerów. A tak to nigdy nie, praktycznie nie rysowałam kredkami. A tak to bardzo je polecam. One są miękkie, dobrze się blendują. Nie no, dla mnie to są spoko kredki. Cena też kurna dobrze. Dobra cena jest, znaczy nie taka dobra. Jak jest dobrej jakości kredka, to wiadomo, że będą drogo kosztować. To zawsze musicie o tym pamiętać. Jak dla mnie cena jest spoko. I climbed off your back, not so long ago.
Czasami miałam taki problem z wyborem kredek, bo nie jest taka cała paleta kolorów, no i na zdjęciu były inne kolory, na przykład no, podobne nawet kolory wybrałam właśnie do kurtek, ale było ciężko. Na przykład był taki fiolet, ale zarazem były jeszcze coś innego w tym kolorze kurtki na zdjęciu, więc musiałam wybrać nawet podobne kolory, mieszałam, blendowałam. No, wyszło jak wyszło, ale nawet podobne kolory są. To już jest skończony rysunek, więc piszcie, czy ładnie mi wyszedł, czy nie. To jest mój drugi z kolei, taki już profesjonalny, powiedzmy. No i do następnego odcinka. Bye, bye!